Nie żyje Karolina Sztafa z Big Brothera. Przyjaciółka pożegnała ją we wzruszających słowach. Zabrała ją choroba. Miała 35 lat. Nie żyje Karolina Sztafa, uczestniczka drugiej edycji programu Big Brother w TVN7. Miała 35 lat. O jej śmierci we wzruszających słowach na Instagramie poinformowała jej przyjaciółka z reality show, Anna Klimpel. Kobieta zdradziła, że Karolinę zabrała choroba. Pomódlmy się za nią, poprosiła na koniec przejmującego wpisu. O Karolinie Sztafie usłyszeliśmy po raz pierwszy w 2019 roku, kiedy wzięła udział w drugiej edycji emitowanego na antenie TVN7 Big Brothera. Kim była Karolina Sztafa z Big Brothera? Karolina Sztafa z programu Big Brother ukończyła studia pedagogiczne na kierunku resocjalizacja. Zawodowo spełniała się jako selekcjonerka w klubie. Z pochodzenia była góralką i jak mówiła, taki też miała temperament. W programie reklamowała się jako energiczna, pewna siebie i wybuchowa kobieta, która nie znosi sprzeciwu. Zapewniała, że w wolnym czasie jeździ na rowerze i poświęca się rodzinie. W domu Wielkiego Brata zalała się łzami, gdy wspominała, że w jej rodzinnym domu był alkohol. Pamiętam jak dzisiaj, jak poszukiwałam taty po knajpach. Byłam samotnym dzieckiem, mówiła. Tak Karolina Sztafa mówiła o mężu i dzieciach. Po odpadnięciu z programu Big Brother Karolina Sztafa powiedziała, że dostała dużo wsparcia od męża. Mąż jest bardzo dumny ze mnie. Jest to bardzo piękne. Powiedział, że fala hejtu na moją osobę jest ogromna. Zgłaszając się do tego programu, mój mąż powiedział mi, że spotkam się z ogromnym niezrozumieniem. Zdawałam sobie z tego sprawę, bo nigdy nie można było przejść obok mnie obojętnie. Faktycznie jest tak w moim życiu, że albo się mnie kocha, albo nienawidzi. Jest mi z tym dobrze, mówiła Karolina Sztafa w wywiadzie dla Pomponika. Gdy mieszkała w domu Wielkiego Brata, ukochany stanął na wysokości zadania. Mój mąż zmniejszył sobie etat pracy, by zająć się dziewczynkami. Jest wspaniałym ojcem, nie martwiłam się o to wchodząc do programu. Moje dzieci odziedziczył charakter po mnie. Radzą sobie w tym świecie doskonale, powiedziała. Karolina Sztafa miała wiele marzeń, którymi się dzieliła. Czekam na to, co przyniesie mi los. Nie mam ściśle określonych zamiarów. Jestem święcie przekonana, że coś dobrego się dla mnie szykuje. Sesja w Playboyu bardzo by mnie zainteresowała, bo kocham swoje ciało i kocham je pokazywać. Kropka. Chciałabym, aby kobiety po 30 były dumne z tego, jak wyglądają, mówiła Pomponikowi po odpadnięciu z Big Brothera. Zobacz nasz wywiad z Karoliną Sztafą, gdy odpadła z Big Brothera. Taka była. Karolina Sztafa nie żyje. Przyjaciółka z Big Brothera podaje przyczynę śmierci. O śmierci Karoliny Sztafy poinformowała jej koleżanka z domu Wielkiego Brata, Anna Klimpel. Dzisiaj w nocy odeszła nasza koleżanka Karolina Sztafa. Z całego serca współczuję jej bliskim i rodzinie. Spoczywaj w spokoju, Karola. Całe życie, że zdążyłaś odpuścić przeszłość i brałaś od życia jak najwięcej tu i teraz. Na pewno byłaś cudowną mamą. R.I.P. napisała na Instagramie. Z pewnością chciałaby, aby każdy ją zapamiętał uśmiechniętą i z makijażem. Lubiła świecić i przyciągać uwagę.
Znam mało szczegółów na temat odejścia Karoliny. Zabrała ją choroba. Nie zadawajcie mi proszę pytań na ten temat. Dbajcie o siebie i swoich bliskich. Pomódlcie się za Karolinę, dodała przyjaciółka zmarłej Karoliny. Karolina Sztafa miała męża Łukasza i dwie córki, 9-letnią Wiktorię i 12-letnią Weronikę.